32-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego zginął w wypadku na drodze krajowej numer 7. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 28 października około godziny 13 na wysokości miejscowości Uniszki Cegielnia. Kierujący samochodem osobowym marki BMW, wykonując manewr wyprzedzania więcej niż jednego pojazdu, stracił panowanie nad tym pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia się z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku ruchu samochodem marki Mercedes Sprinter. W wyniku tego zdarzenia Mercedes Sprinter przewrócił się i wpadł do przydrożnego rowu. Niestety kierujący samochodem osobowym marki BMW, mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, poniósł śmierć na miejscu. Mławska komenda prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, co było przyczyną tego tragicznego zdarzenia. Policjanci próbują także wyjaśnić, kto dopuścił się kradzieży cennego sprzętu sportowego na terenie gminy Strzegowo. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 października. Z posesji został skradziony samochód dostawczy typu Volkswagen LT. Samochód ten, na pojeździe tym były jeszcze dwa motocykle do uprawiania sportu typu cross. Motocykle te zostały skradzione również z tym pojazdem, jak też wyposażenie służące do uprawiania tego sportu oraz części zamienne. Łączna kwota wszystkich rzeczy, które zostały utracone, pojazdów i tych części zamiennych oraz wyposażenia, to około 150 tysięcy złotych. Skradzione motocykle oraz sprzęt należały do wicemistrza świata super enduro Emila Juszczaka. Sportowiec zwrócił się z apelem o pomoc w odnalezieniu motocykli, auta oraz zawieszenia. Brak sprzętu uniemożliwia mu treningi przed nadchodzącymi mistrzostwami świata.